Drozda niech śpiewa. Siedź, wiecie, siedź. Ja siedzę grzecznie, słuchaj. No. To takiej się nie spodziewałem obfitości. Na to przechyl to już. No. Niech będzie już, że piłeś, tak? Ale zobacz, jak oni się patrzą, ci ludzie. No bo ona pani śpiewa, no. No bo ona... Takiej fajnej atmosferze, wiesz. Takiej sentymentalno-łzawej, wiesz. O kurczę. No, no. I ty miałeś po prostu chwilę, moment i chwyciłeś tą. Pierwszy raz to widzę, ten film. To znaczy, ja wiem, że ja to chwycę, ale tam jest tego nie za dużo, jeżeli chodzi o te piwa, potwórki. A te wiedźmy to mówi, daj mi, jakbyś tak już jej dał, to już byś z drygu wypadł i byś ani sam, ani sram. A to jest takie dziecko, które strasznie ma mocny głos. To ona jest w tym ośrodku dla tych dzieci, ja wiem, czy to specjalnej troski. Czy dom dziecka po prostu? O, może to nie muszą to może być. Być. To może być dom dziecka. I ona jest przedszkolanką. I to on śpiewa teraz, ona mu pomaga. Zostaw głowę. Co jest? Nie się śmieje, bo ten chłopak ma śmieszny głos. Taki śmieszny, taki potworek. No tak, nie pasuje do jego wyglądu ten głos. No nie pasuje ten głos do jego wyglądu, tak. On ma mocny głos. Raz mu się uda, raz mu się nie uda. To black and white kombi. Ten przebieg. I on sobie to nastawił, elektronikę. Mhm. Ona mówi, ja zadzwonię, kiedy przyjadę, to ja zadzwonię. Kto? No, ta Litka nasza, wiesz. Ja zadzwonię, ja, 19. No dobra, mówię, to ja po ciebie wyjdę, nie ma problemu. W końcu, ty nie potrafisz tej, przedźwignąć tej, torby, wiesz. Trzy torby, ja pierdolę. Trzy torby. Na plecach jest... No dwa tygodnie będzie chodziła po górach, no to wiesz. Po jakich górach? Ale... Ona na płaskim będzie, tużno. No. Tużno, ja patrzyłem w internecie. Malutka mieścina w województwie. Ona musi leżeć i ona musi doczekać się trzech zabiegów bardzo drogich, które by no, nie ziściła tutaj ona tego mówi, normalnie. Głównie przez to kolano jedzie, bo ona nie może już chodzić. Mówi, że po schodach chodzi 10 minut. 10 minut chodzi. Nie, ona szybko idzie, ale tak? Wiesz, ale może boleć. Mnie też boli kolano. Może ją. A co mnie nie boli? Może ją. Czasem jak kurcz złapie czy coś, ale i kolano boli. Cześć idzie oszczędnie na jedno kolano idzie. A jakbyś trzy razy tyle ważył, to... A zauważyłeś, że ona co godzinę się budzi w nocy i siedzi 15 minut, żeby jej 2 minut? Nie, ona kręci tutaj. Ona ma tabletki, by się uśmierzyła. Bierze tabletki różne, ja wiem, widziałem, bez przerwy jakieś tabletki. Na pewno nie z powodu kolana. Wiesz, dlaczego ona się budzi? Jak ją gryzie, no to przecież ona musi się budzić. No tak, ja też się wtedy budzę. Także wiesz, ładny chłopak, nie? Nie, no, fajnie wygląda, no, oczywiście, tylko, ale głos ma tragiczny. Czy ten nie umie śpiewać w ogóle? Ale bardzo odważny jest. Bo ja znam utwór, ja znam utwór. Bardzo odważny, to nie o to chodzi o utwór, tu chodzi o sam głos. No. On tak śpiewa, no jak zaśpiewa, no. No to jest amator przecież. Głosu nie ma żadnego, tylko że tam włączył sobie ten system sam. Bardzo ładnie, może być, trzeba go pochwalić. No i ona ta, jako ta przedszkolanka, ona się opiekuje tymi dziećmi. I to jest może w jakimś ośrodku, bo widać po tych skrzynkach. Tak. To może być dom jakiś, tak, dom opieki. Albo I te takie medale, czy takie te różne, co stoją, no to przecież wiadomo, że... Francja, Francja.
Miałem takiego kolegę w Londynie, który codziennie chodził na wyczyszczanie towaru w Tesco, no, i przynosił całe opakowanie 24 sztuki 0,30. Ale na pewno nie cały czas by mu nie dali, bo by wiesz. Nie no, tam parę osób przychodziło po to, bo oni wiedzieli o której godzinie tam, 21. I brak. I tutaj taki ładny Michałek pracuje i tam nalewa zupę i był, mówi, nigdy nie wiedziałem, że tutaj takie chamstwo, bo jak oni się na to rzucili, to on stamtąd uciekł. No bo to ten spod nóg, tu, bo to jak ktoś w las, to teren okupuje swoimi nogami, swoją dupą, spod nóg, spod rąk. Masz dużą torbę i co masz to pakuj, co masz to pakuj, bo to 5 minut i nie ma. A kiedyś to było więcej. Chleby z pestkami, z Kerpura i tylko z Kerpura, nie to są. Oni są tacy, jakiś kontrakt podpisali z diabłem. No to i to czasem jest w piątek, a czasem nie. I te babki z tymi wozami przyjadą, tu w pół Warszawy, takie moherowe, taka jedna czarna, Juniusiowa, to ona makulaturę zbiera, ona zbiera papiery, butelki, taka trumunka kiedyś zbierała, butelki, przynosiła mi 7 zł czy 10 do biblioteki, żeśmy szły na sklep. No to tak, jak było 7-9 zł, to myśmy kupiły za 59. Ale już ta Rumunka odpadła, bo ona jest, wiesz, no, żeby zbierać te butelki, to musi mieć zawzięcie. No nie jest łatwo chodzić po parkach, szukać sklepu, gdzie przyjmą. Także ta Rumunka wypracowała swoje. Potem pilniczkiem wyciąga z tych różnych bankomatów. No, tak, tak. Trzeba wiedzieć, gdzie kto wrzuca te piątki czy coś. I ta Rumunka, jak ma na piwo, to dobrze. A jak nie, to jej postawią. A teraz przychodziła, parę razy była. Pamiętam na koniec Zadeli, tej małej salce, gdzie są wernisaże, jedną na mordę normalnie. Stał, kiwał się, no. Rumunka. Poleciał na mordę, no i jebnął Tak, on się upił. On spadł na działkach z płotu na mordę, to lepiej. Tam z poziomu to jeszcze nie tak, on z góry spadł, to nie przychodził i potem już przestał właśnie przychodzić. Jak, rok gdzieś nie chodził, gdzieś około roku. Tak jak Breżniew się popijał. Coś, rok już, pamiętam taki był, gdzieś rok temu przestał chodzić. O, masz piwo i niepotrzebny werenisaż. Ile tu procent? Nie, to słuchaj, kaszelan jest dobrym piwem. Słuchaj, kaszelan jest dobry, tym bardziej, że to jest niepasteryzowane. Zaraz, 5,6. No, to prawie 60. I tam taka Kasia siedziała, taka pijaczka, co na wschodnim mieszka, to ona podchodzi w mordę facetów. I z nią faceci chodzą, ale już teraz ona się boi. I siedziała taka trusia, a ten Michałek do niej mówi tak. Słuchaj, Kasiu, mam dla ciebie dębowe mocne. I taką butlę jej przynosi. Ale o, dzięki! Żeby ona nic nie gadała, żeby to piwo i w nogi, żeby ludzi nie zaczepiała, bo i ona już się boi, ale ona kiedyś podchodzi do faceta i w mordę. Że jej nikt nie oddał. No po prostu trzeba się bronić, ale no, wiesz. Trzeba, no kurczę. Ona mieszka na mniejszej części Dworca Wschodniego, ją wszyscy... Gruba, czarna, spalona. Ale nie można spać, przecież oni budzą. Ale ona w sumie jest pozytywna, bo ona taka swoja jest, no. Ale ona tam mieszka, gdzie popadnie. Jakby Rumunka przychodziła, to by on napadła tę Rumunkę. Wiesz dlaczego? Bo raz Breżniew napieprzał Rumunkę. A Rumunka nie oddała mu na Trałkutka. Ja mówię, Rumunka, czemu ty? Tak, on ciebie raz dogonił, napieprzył ci, dał w łeb, a ty poszedłeś i drugi raz to samo. Czemu nie oddałeś na tego? Ty się go boi, bo Breżniew chyba silna świnia. No słuchaj, Breżniew waży prawie 100 kg. A tego ciała.
Nie, on nie jest namolny, dlaczego? Jest namolny, bo byłeś tylko chcesz... wykorzystał trochę co możliwe, ale on dużo tam nie chce się napijeć. Parę razy mu postawiłem piwo, nie ukrywam, ale on się do tego przyzwyczaił. A no właśnie. Kiedy mi znowu postawisz? Ja mówię, słuchaj, dosyć już tego. Reżnik jest głupi, na jego możliwości to może sobie swobodnie kupować jemu za dużo. Słuchaj, on codziennie dostaje od tych sióstr dobre żarcie. No. Widziałem parę razy takie kawałki szynki, wiesz, chleb przynosi. No on jest świnią, bo on żre mu mało. Jest świnią. Breżniew jest świnią, bo on żre i mu mało. Ty zobacz, ile ta Jolanta Drozda ma uroku. Nie, ona mi się podoba. Mnie się podoba, ma fajne. Ale jak myśmy tą dyskotekę w samochodzie włączyłyśmy, jak ona zaczęła szaleć, a ta Anita mówi, co to za towarzystwo? Ja mówię, źle ci, Anita, że jedziesz na koncert. Tam moderatorem jest ten Faliński, znasz go? Bogdan Faliński. I tak, u Renatki Wesołej i z całej Polski przyjeżdżają ludzie kultury sztuki i prezentują swoje wiersze. Cuda nie widzę, co tylko chcesz, nawet oto. Pod Wrocławia. Ona tu mieszkała u kogoś jakiś czas i tu cytuje słowa jakiejś kobiety, a ona pisze muzykę. Ale na gitarze gra zajebiście, to trzeba jej przyznać. Najprostszy chwyt, tak, ale gitara jest ciężka. Nie, gitara, ale ona klasycznie tu podgrywa, wiesz, bo można sobie akordowo, ale ona i tak gra, ona widocznie długo. Gitara jest bardzo ciężka, trzeba mieć rękę jak u konia, jak u chłopa, wiesz, ona... Ona tak... może mieć już 60 lat, no. Około 60. Ale głos ma. Ona tu postawiła mi obiad w Pałacu Kultury, żeśmy... I potem liczyła, że ja jej postawię, ale... Ha! Ale po prostu ona taka dziwnowata. I nigdy nie trafiła na kasę, ale wiesz, jeszcze ją zaproszę kiedyś. Bo jak okazało się, że ona nie z Warszawy, gdzieś tam... Tak sobie dają radę. No, jak sobie dają radę, o widzisz, o piątka. Widzisz? Jolanta Drozda. O tego nie było jeszcze. Co to jest? O to. Tego nie było jeszcze. No, ona będzie go uczyła teraz, jak grać. Tak, ona już musi mieć 60%. No. Ale zauważ, że ona nie lubi się czy stroić, czy się pięknie pokazywać. Tak, nie? Ona byle jak się zbierze. To. Ale ten chłopak głosu nie ma wody. Nie, on ma śmieszny głos taki. Tylko, że on nie tu. On się trzyma kupy. Trzyma się kupy. On fajnie śpiewa. Już
Ale ciągle z tym jednym chłopaczkiem. Chyba będzie jej mężem. Nie, za młody jest. Mam gdzieś 35. Ja żartuję. Więcej nie ma. Nie ma, no nie ma, no, na 30 ma. Takie dzieci to... Takie dzieci to one dziwnie wyglądają na zewnątrz. Nie, co ty, ja powoli piję, ja się rozkoszuję. No rozkoszuję ja się, no rozkoszuję. To chyba o to chodzi. No, ja się rozkoszuję tym piwem, będę jeszcze piwie godzinę, po małym łyczku. No. Do tego muzyczka, super, no. Super atmosfera, bo no. Cudowne. Dawno się tak dobrze nie czułem. A no więc widzisz. Się trzyma, jak on trzyma się tej tonacji, że wiesz, bo mógłby całkiem gdzieś się zagubić, zjechać, on się trzyma. Sobie włączył dyskoteczkę, tak perkusji trochę, umie grać w miarę. No i sobie i tego. I ta Jola mu pomaga. A ona pisze muzykę, to więc wiesz, nie głupia babka. I ten Bogdan Faliński to mówi, to jest Bogdan? Przedszkolańska. No taki facet, moderator taki, bardzo znany. On przy Zaciszu pracuje tam. A, w Zaciszu, tam w tym domu kultury. No, ten wiesz który. Bogdan Faliński. No. No to ja muszę go znać, bo ja w Zaciszu byłem już kilka razy co najmniej. To on tam musi się pojawiać podczas tych wernisaży i koncertów. On teraz coraz rzadziej się pojawia, ale on bywa nawet na wernisażu czasem. Muzyka Jolanta. Tylko że ona wszystko wyjdzie na coś, jak założyłeś? Nie, różnie, różnie. Ona tu odchodzi. Ona odchodzi. No chciałaby wysoko jeszcze śpiewać pod niebo, ale to no niełatwo. I ona ciągle w tym domu pracuje tam? Nie wiem. Skąd ja tam wiem? No, w internecie jest. Jak się wydają radę, widzisz, Wiesiu?
na... To nie, nie są chwyty zwykłe, ale na gry, klasycznie też. Ja też pierwszy raz słyszę tę piosenkę. Widać, że piosenek jest więcej. A taka baba żyła. Ale on też ma taki głosik. Mogliby w procesji być razem i wtedy papieża zaatakować. A, no tak. Pójdą na płynę. No. No widzisz, o. O, już ten repertuar. Niesamowite. Teraz. Historia papież. Papież piastu, praszy, marki i Reklamują te papierosy. Po! Uformowany przez eksplozję grzyb osiągnąłby początkowo kilkunastu kilometrów. Po kilku minutach stałby się jeszcze większy i sięgnąłby 100 kilometrów. Po kilkunastu minutach od wybuchu nastąpiłby wielki etap promieniotwórczy, przypominający śnieżną zagłębkę. Ci, którzy nie zdołaliby się przed nim skłonić, święci i grzesznicy, dzieje papieże, część trzecia. Początek nowego tysiąclecia. Europa Zachodnia rozkwita. Skończyły się czasy najgorszych łupieszczych wypraw Chimów i Saracenów. Rozwija się zjednoczona społeczność, handel i produkcja żywności. Fundamentem tej jedności są wspólne wierzenia. Nie, to tylko okładka, Wiesiu. Jednak harmonijny porządek świata, który rozwinął się w mrocznych wiekach, burzą różnice poglądów i społeczeństw. Kto sprawuje władzę? Jak ktoś dochodzi, jeszcze poszedł trochę. Witam w labiryncie historii. Papieża na stuleci mieli się bardzo ważna ta chwała. I to dotychczas zdecydowaną przewagę miała władza świecka. Naziści. Spisek okultystów. The Himalayas of Tybet w Himalajach. W latach 30. Niemcy rozpoczęli na dachu świata poszukiwanie śladów istnienia starożytnego kapłana, który miał być ich przodkiem. Faszyści wierzyli, że ich odlegli przodkowie stworzyli podstawę nowej niemieckiej religii, której najwyższym kapłanem miał być Adolf Hitler. O, kapłanem Adolf Hitler.
U podstaw tej krucjaty leżała wiara w to, że czysta aryjska krew została zanieczyszczona krwią tak zwanych ras niższych i że gdy uda się pozbyć obcych elementów, nowa rasa aryjskich nadludzi będzie rządzić światem. To była faszystowska interpretacja starożytnych mitów i okultystycznych wierzeń sprzed tysięcy lat. Wyruszyły oddziały mnichów reformatów. W czasach, kiedy duchowni mieli rodziny, aby dowieść swojej wyższości, faszyści przebadali wszystkie mity i religie, adaptując te wątki i pomysły, którymi mogliby się posłużyć. Adaptowali to, co było korzystne i diaboliczne też. Nawet Ameryka wzorowała się. Aby stworzyć podstawy nowej wiary, Hitler musiał się pozbyć innych religii. W celu osiągnięcia całkowitej kontroli wykorzystano nie tylko potęgę mitu, lecz zaadaptowano także rytuały chrześcijaństwa. W osiągnięciu tego celu miał pomóc Hitlerowi krąg najbliższych współpracowników, mających silne powiązania z okultyzmem. Byli wśród nich zastępca Führera i wielki miłośnik astrologii Rudolf Hess. Ideolog narodowego socjalizmu oraz pełnomocnik do spraw wychowania ideologicznego i programowego NSDAP Alfred Rosenberg. Wykorzystujący przepowiednie astrologów do planowania działań przeciw sprzymierzonym, minister propagandy III Rzeszy Józef Goebbels oraz znakomity okultysta i ostateczny twórca nowej faszystowskiej religii, szef SS Heinrich Himmler. Ale wspomnieć, pojawiła się nierozwiązana kwestia Konstantynopola, U podstaw nowej religii leżała starożytna legenda mówiąca o kontynencie leżącym gdzieś na północnym Atlantyku. Ten kontynent miała zamieszkiwać rasa wspaniałych nadludzi, którzy, jako że byli śli i rozpustni, narazili się na gniew bogów. Potężny przypływ zmył ich wszystkich z powierzchni ziemi. Ocalał tylko jeden z najwyższych kapłanów, który dotarł łodzią do Indii, a stamtąd na szczyty Tybetu. Ów uciekinier miał być twórcą rasy wspaniałych Aryjów, od których wywodzą się wszystkie ludy zamieszkujące Indie i Europę. Kontynentem, z którego pochodził, była Atlantyda. W rezultacie oba kościoły ekskomunikowały się nawzajem. Niemieccy mistycy twierdzili, że opowieść o Atlantydzie jest prawdziwa i starali się dowieść, że Aryjowie byli w prostej linii potomkami mieszkańców Atlantydy, którzy stracili swoją moc, płodząc dzieci ze zwykłymi śmiertelnikami. W tych teoriach tkwił zalążek doktryny faszyzmu. Duch odrodzenia udzielił się kardynałowi i mnichowi Hildebrandowi, komunistą, a więc Walem Robem. Reichsführer SS Heinrich Himmler postanowił udowodnić, że Niemcy są bezpośrednimi potomkami rasy nadludzi z Atlantydy. Niemieccy nacjonaliści, szczególnie ci, którzy wierzyli w wyższość rasy aryjskiej, zawsze mówili o zaginionej wyspie, ukrytym świecie, czymś w rodzaju utopii. Himmler wierzył, że ta rasa panów, rasa Atlantydów, jak ją nazywał, a w zasadzie jej potomkowie, przetrwali gdzieś w górach Tybetu. Himmler wierzył, że okultystyczna legenda Atlantydy jest prawdą i że mityczni nadludzie z Atlantydy przewędrowali z Tybetu do północnej Europy, a ich potomkowie stali się Nordykami, czyli Aryjczykami.
Niemiecki rząd sfinansował kierowaną przez Himmlera wyprawę do Tybetu, która miała szukać śladów tych przodków. W celu udokumentowania wyprawy niemieccy badacze nakręcili te zdjęcia. W roku 1946, w trakcie przesłuchania przez oficerów wywiadu amerykańskiej armii, kierujący jedną z wypraw do Tybetu naukowiec SS tak opisał swoje pierwsze spotkanie z Himmlerem. Himmler wspomniał, że nie wierzy w to, aby rasa nordycka powstała w drodze ewolucji, lecz zeszła wprost z nieba na kontynent Atlantydy, a emigranci z zaginionej wyspy stworzyli wspaniałą cywilizację w środkowej Azji. Zabraniam Henrykowi rządzić w Niemczech i Italii. Zwalniam wszystkich chrześcijan z przysiągu. Himmler był nie tylko racjonalnym politykiem, lecz także romantykiem i na pewno wierzył w te mity. Inaczej nie marnowałby pieniędzy i czasu na wysyłanie tych wszystkich ekspedycji do Tybetu. Wreszcie się pojawił i zmusił cesarza do ucałowania strzępienia twardzie zanim przyjął jego gotowość. Mieszkańców tybetańskich wiosek poddawano dokładnym badaniom antropologicznym, szukając tego, co nazywano cechami prawdziwych Aryjów. Wąskich czół, długich kończyn i czaszek o określonym kącie twarzy. Historycy nie są zgodni w jego ocenie. Ja sam uważam go za słabego kierowcę, który w końcu wylądował. To wszystko działo się jeszcze przed wybuchem wojny i badania na ludziach były wciąż jeszcze stosunkowo niewinne. Mówię tu na przykład o mierzeniu wielkości ludzkich czaszek. Lecz już wkrótce poszukiwanie dowodów wyższości rasy aryńskiej miało doprowadzić do zbrodni. Niemcy mieli zacząć mordować ludzi i używać ich ciał do eksperymentów. Faszyści wierzyli, że gdy udowodnią, że ich przodkowie byli bogami, kolejnym krokiem będzie odtworzenie rasy aryjskich nad ludzi poprzez selektywną hodowlę. Postanowiono wykorzystać zasady ewolucji i według ustalonych kryteriów dobierać rodziców dzieci, a następnie w myśl rasistowskich teorii krzyżować je ze sobą do chwili stworzenia nadczłowieka. Stworzył jednak nową koncepcję swojego urzędu. Został pokonany, ale jego wizja przetrwała. Marzył również o wysłaniu armii przeciwko islamowi. Hitler twierdził, ludzkość wspina się na kolejny, wyższy szczebel rozwoju, co każde 700 lat. A ostatecznym celem jest nadejście bogów. Te nowe istoty połączą w sobie wszystkie twórcze siły i będą ...uczesnych nam ludzi. Miano zrobić wszystko, aby Aryjczycy oczyścili się i odzyskali swoje magiczne moce przynależne potomkom bogów. Właściwego materiału miało dostarczyć SS, do którego rekrutowano jedynie najsilniejszych, zdrowych i według pewnych kryteriów najprzystojniejszych młodych mężczyzn. Wysokich, niebieskookich blondynów. Ci żołnierze przyszłości musieli być wykształceni i pochodzić z rodzin o czystej aryjskiej krwi. SS-man musiał być wysoki i dobrze zbudowany.
Himmler żądał, aby wszyscy przyjmowani do SS mieli co najmniej 1,75 m wzrostu, bo właśnie tyle miał on sam. Poza tym rekruci musieli być czystej krwi. Kandydaci na oficerów musieli udowodnić, że od roku 1750 mieli jedynie niemieckich przodków. Żołnierze dowodzonego przez Himmlera SS, liczącego pod koniec wojny 3 miliony ludzi, byli zachęcani do posiadania jak największej liczby dzieci, tak w małżeństwach, jak i poza nimi. Twierdzono, że jednym z tajnych obowiązków wobec narodu i Führera było płodzenie zdrowych aryjskich dzieci. Jako sposób szybszej hodowli rasy planów Himmler rozważał nawet wprowadzenie poligamii dla żołnierzy SS, aby każdy z nich mógł mieć więcej niż jedną żonę. W 1935 roku na rozkaz Himmlera uruchomiono program Lebensborn, czyli źródło życia, którego celem było spłodzenie i wychowanie największej liczby czystych Aryjczyków. Oto zdjęcia nakręcone w jednej z placówek Lebensborn. SS Lebensborn stwarzał warunki, w których młode niemieckie dziewczęta mogły służyć ogierom z SS. Sugerowano, aby młode Aryjki, które nie mogą znaleźć sobie chłopaka lub męża, nie były pozbawiane radości macierzyństwa. Zgodnie z doktryną Lebensborn, nieślubne dziecko nie było powodem do wstydu, jeśli tylko matka była czystej krwi Aryjką. Uważano, że kobiety mają tylko jedno zadanie – rodzić dzieci, które w przekonaniu partyjnych przywódców miały stać się bogami. Szacuje się, że w latach 1935-45 w ramach programu Lebensborn przyszło na świat 11 tysięcy dzieci. Większość z nich nigdy nie poznała swoich prawdziwych rodziców. Tygodnik SS pisał: jeśli tylko liczba kołysek przewyższać będzie liczbę trumien, możemy spokojnie patrzeć w przyszłość. Dzieci urodzone w ramach tego programu stawały się własnością państwa. Część wychowywana była w ośrodkach Lebensborn, część adoptowana i wychowywana przez rodziny SS-manów. W trakcie wojny dzieci o aryjskim wyglądzie porywano w podbitych krajach Europy i wywożono do ośrodków Lebensborn na terenie III Rzeszy. Z niemieckich danych wynika, że z samej tylko Polski wywieziono w ten sposób 200 tysięcy dzieci, które umieszczono w specjalnych ośrodkach, gdzie otrzymały staranne wychowanie w zakresie wszystkich aspektów niemieckiej kultury i mitologii. Na długo przed dojściem Hitlera do władzy podobne poglądy znajdowały podatny grunt w Europie. Na przełomie wieków w Niemczech i Austrii było wiele organizacji łączących rasistowską ideologię z okultyzmem. Ale dopiero po zakończeniu I wojny światowej te idee zyskały popularność. Przegrawszy wojnę, potężne niegdyś Niemcy zostały rozbrojone i znalazły się na łasce zwycięzców.
Na ulicach jeszcze niedawno bogatych niemieckich miast pełno było kalekich weteranów. Ktoś, kto chował się w Berlinie lat 20., nie może nie pamiętać, jak wyglądało miasto pełne kalek z I wojny światowej, którzy rzecz jasna nie mieli rent ani niczego innego i którzy pozbawieni rąk czy nóg żebrali na ulicach. To były biedne czasy. Bezrobotnych były miliony. Szalała inflacja. Okres wielkiego kryzysu był czasem głodu i nędzy. Zanim Hitler doszedł do władzy, widziałem wiele wielkich demonstracji. Demonstracji, które brały się z ludzkiego cierpienia, masowego bezrobocia i wynikającego zeń ubóstwa. Pamiętam skandowane przez tłum hasła: dajcie nam chleba, dajcie nam pracę. Ludzie szukali kozłów ofiarnych. Rosły strach i brak zaufania dla obcych. Oba krańce politycznej sceny zabiegały o poparcie niemieckiego społeczeństwa. Po zakończeniu I wojny światowej Adolf Hitler znalazł się w Monachium, gdzie pracując dla wojskowego wywiadu miał przenikać do organizacji lewicowych. Jedno z zadań zmieniło jego życie na zawsze. Hitler miał rozpracować niewielki polityczny klub o nazwie Niemiecka Partia Robotników. Wbrew nazwie nie była to organizacja komunistyczna, lecz skrajnie prawicowa. Hitlerowi spodobało się to, co usłyszał. Wstąpił do partii, aby w końcu stać się jej przywódcą. Uczestnikiem jednego z wieców, na których przemawiał Hitler, był pozbawiony złudzeń weteran I wojny światowej Rudolf Hess. Ojciec wpadł do domu jak burza, wołając: wiecie, kogo widziałem dziś wieczorem? Ten człowiek przywróci Niemcom status, jaki mieli przed wojną. Tylko on może tego dokonać. Potrzebne jest to, co rzadko kojarzy się z prawem. Hess był pewny, że ten porywający mówca jest oczekiwanym mesjaszem, którego nadejście zapowiadano w kręgach niemieckich okultystów. Rudolf Hess oraz rasistowski filozof Alfred Rosenberg byli członkami niezwykle wpływowego towarzystwa Thule, aktywnie poszukującego niemieckiego mesjasza i dążącego do odrodzenia tzw. aryjskiej rasy panów. Członkowie towarzystwa zajmowali się astrologią, kultem słońca oraz innymi naukami okultystycznymi w nadziei, że pomoże im to osiągnąć ich cel. Znakiem towarzystwa Thule był sztylet wkomponowany w stylizowaną swastykę. Towarzystwo Thule, które skupiało bogatych i wpływowych obywateli Monachium, zaczęło finansować działania kierowanej przez Hitlera niemieckiej Partii Pracy. W 20 roku partia zmieniła nazwę na Narodowo-Socjalistyczną Niemiecką Partię Robotników, czyli NSDAP. Kierowana przez Hitlera NSDAP szybko rosła w siłę. Hitler był charyzmatycznym przywódcą, za którym tęskniono od czasów wojny. Tak jak wielu Niemców i Austriaków w tamtych czasach, Hitler żył w otoczeniu wrogim Żydom. Antysemickie idee można było znaleźć w wielu popularnych publikacjach, takich jak Ostara. Redaktorem tego otwarcie rasistowskiego, okultystycznego magazynu był pozbawiony habitu mnich i mistyk Lanz von Liebenfels. Ostara może być wyjaśnieniem źródeł rasizmu i antysemityzmu Hitlera, który odwiedził nawet redakcję, aby kupić wcześniejsze numery magazynu.
Popularny wówczas magazyn Ostara głosił, że Nordycy, czy też Aryjczycy, powinni obawiać się ludzi ciemniejszych od siebie, a zwłaszcza Żydów. Magazyn propagował również teorię, że Żydzi już od czasów biblijnych uniemożliwiają Aryjczykom zajęcie należnej im pozycji władców świata. Na pierwszej stronie czytamy: jesteś blondynem, więc jesteś w niebezpieczeństwie. Dlatego powinieneś czytać Ostara, magazyn dla blondynów i zwolenników praw mężczyzn. Był to sposób widzenia świata, który wkrótce przejęli faszyści. Podziały rasowe, Lebensborn, a nawet obozy masowej zagłady. Takie były początki. Poglądy i teorie Hitlera miały się dalej rozwijać. Tym razem pod wpływem członka towarzystwa Thule, rasistowskiego filozofa i mistyka Alfreda Rosenberga. W swojej książce Mity XX wieku Rosenberg przeinaczył historię Niemiec, tworząc podstawy dla nowego niemieckiego wyznania wiary, religii krwi. W sensie religijnym Rosenberg uznawał krew jako czynnik decydujący. Innymi słowy, nowy kościół powinien być kościołem krwi, a nie kościołem wiary. Krew była czynnikiem łączącym rasę nordycką. Dla Rosenberga myślą przewodnią nowej ideologii była krew, zasoby rasowe i identyfikacja rasy. Rosenberg twierdził, że ludzka krew niesie ze sobą ducha rasy. Jeśli przyjrzeć się ezoterycznym tradycjom Zachodu, krew zawsze była bardzo ważnym elementem i nośnikiem ducha, świętą substancją, będącą istotą nie tylko życia fizycznego każdego człowieka, lecz także życia duchowego. Podstawą nowej religii miała być nie Biblia, lecz nordyckie mity. W organizowanych przez Rosenberga widowiskach Niemcy czcili swoją nowo powstałą wersję aryjskiej kultury i historii. Tak, bo to oni kradną tutaj te pomysły. Rosenberg pisał: dziś rodzi się nowa mitologia, mitologia krwi, wierzę w to, że boskość można obronić przez krew. Hitler rozwinął tę myśl dalej. Dawne wierzenie.